Wystawa otwarta w poniedziałek w Domu Kultury Lokator wprowadziła oglądających w nastrój Wielkiego Tygodnia. Zdjęcia okazujące Drogę Krzyżową wykonane zostały przez grupę młodych fotografików Perspektywa. Poznali się dzięki fotograficznej stronie internetowej i w szybkim czasie zorganizowali wspólne wyjście w plener, by zrobić razem kilka zdjęć. Nazwali się Perspektywa i działają oficjalnie od stycznia tego roku. Ich pierwsza wystawa, która odbyła się w poniedziałek w Domu Kultury Lokator, została nazwana Twoja Ostatnia Stacja i prezentowała 14 zdjęć, które w sposób symboliczny miały ukazywać mękę Jezusa. Chciałam poprzez ten temat wystawy pokazać zwykłego człowieka, zagubionego, oddalonego od ideału, prawda? I pokazać odmienność myślenia. Nie pokazywać Jezusa, ponieważ to jest Droga Krzyżowa, nie pokazywać Jezusa w szatach białych, tak jak ludzie myślą, że Jezus musi być w szatach białych, mieć koronę cierniową na głowie, ponieważ w dzisiejszych czasach Jezusem może być każdy. Grupa zapewnia, że aby zrobić dobre zdjęcie, wcale nie trzeba gdzieś wyjechać. Wszystkie zdjęcia, które mogliśmy oglądać podczas wystawy, zostały zrobione w najbliższym otoczeniu. Wszystkie zdjęcia, które tutaj widzimy, były robione na terenie Znojmskiej Woli, indywidualnie bądź też na plenerach grupowych. A osoby, które się znajdują na tych zdjęciach, to są jacyś wasi koledzy, czy przypadkowi ludzie, którzy się zgodzili na zrobienie zdjęć? Zarówno nasi znajomi, jak i my sami. Do grupy należy wiele młodych osób, jednakże najbardziej czynni, których zdjęcia mogliśmy oglądać, to Marcin Kulda, Maciej Jaraszkiewicz, Monika Palma, Ada Jasiewicz, Klaudia Sierocka, Kamil Rowiński, Anna Zieleźnicka, Łukasz Wochal, Damian Jakubowiak, Bartek Rzeczyński. Jak sami mówią, są otwarci na wszelką współpracę, a żeby należeć do ich grupy, należy mieć chęci i swój aparat. Wystawa zdjęć czynna jest do 8 maja w Domu Kultury Lokator przy ulicy Łaskiej 46.